Hejka, dzień dobry w nowym filmie. Jeszcze słuchajcie, nie wiem, czy będę kręciła dzisiaj foodbook dla was, czy jakiegoś luźnego vloga, ale tak czy siak wyjęłam kamerę i zaczynamy. I słuchajcie, dzisiaj na śniadanie mamy ochotę na najzwyklejsze kanapki, tak zwane kanapki ze wszystkim. Czyli ja standardowo serek, twój smak, Piotrek majonez, różne warzywa, rukolka i jeszcze gotuję jajka na twardo. I to będzie nasze dzisiejsze śniadanie, ale chciałam wam pokazać, jak ja ostatnio kroję bułki, bo zawsze kroiłam bułkę tak jak ta, po prostu na dwie części i robiłam sobie z tego jakby, wiecie, dwie połówki bułki, ale ostatnio zaczęłam bułkę dla siebie kroić w ten sposób i zobaczcie, jaka jest różnica. To jest jedna bułka i to jest jedna bułka i wydaje mi się, że jak kroję w ten sposób, to nie dość, że zjem mniej, to jeszcze bardziej się najem, bo będę dłużej jadła. Takie są moje spostrzeżenia i jeżeli czasami może czujecie, że jedna bułka to dla was niewystarczająco, to spróbujcie może pokroić ją w ten sposób, a może już ktoś z was też tak je bułkę, że kroi w ten sposób. Dajcie mi znać w komentarzu. Ja ostatnio mówię, cały czas tak kroję i bardzo mi się ten sposób podoba. Tutaj oczywiście mam sobotnią herbatkę. I co, słuchajcie, czy coś jeszcze wam chcę powiedzieć? Chyba nie. Czekam, aż te jajka się ugotują, robię kanapki. A, powiem wam, że mam nowe paznokcie. Wczoraj była u mnie moja kochana Agatka, moja kuzynka, najlepsza stylistka moich paznokci. I słuchajcie, jestem sama w szoku, ponieważ ja zawsze, ja wybieram zawsze te same kolory, jeżeli chodzi o paznokcie. Zawsze to są jakieś nudziaki, albo lekki róż, albo wybieram bardzo mocne kolory typu czarny, bordo i wczoraj zdecydowałam się na pastelowe, fioletowe i obie byłyśmy w szoku, bo to totalnie nie jest mój styl, ale podobają mi się. Pewnie następne będą zwykłe nudziaki. Jak to Piotrek mówi, jak mówisz Piotrek, że jak ja sobie robię paznokcie? Człowiekowe. Człowiekowe. No, także chcę wam pokazać, jak moja Agatka zrobiła mi paznokcie. No, taka ciekawostka. Co Piotrek? Ja chciałem powiedzieć, że jestem w szoku, że tylu z was gra na różnych instrumentach albo grało. Naprawdę bardzo mi się miło czytało te komentarze. I przekrój instrumentów był super. Widziałem akordeon, ukulele, pianino się pojawiło, grzechotki, wiolonczele. Super. Super, no, bardzo dużo. Róbcie to dalej, bo granie jest super, granie bardzo mocno rozwija naszą wrażliwość, nasz umysł, inaczej totalnie się patrzy na świat, jak się gra, jak się słyszy dźwięki. Tak. Super, Piotrek. Piotr Coelho. Dobrze, kochani, to ja robię to śniadanie i widzimy się w dalszej części filmu. Jeszcze nie postanowiłam, tak jak mówiłam, czy to będzie foodbook, czy może jakiś vlog. Może pójdziemy sobie po śniadaniu na rolki. Zobaczymy. I tak się prezentują moje kanapki ze wszystkim. A swoją drogą, słuchajcie, dajcie mi proszę znać w komentarzach, co najbardziej lubicie jeść na śniadanie, bo ja, szczerze mówiąc, właśnie najbardziej lubię jeść takie kanapki ze wszystkim. A ty, Piotrek, co najbardziej lubisz jeść na śniadanie? Nie wiem. Nie wiesz? Wolę na słono niż na słodko. No to na pewno. Lubię jeść to, co jest pyszne. Czyli wszystko. Czyli tobie obojętnie, byle na słono. Ja jestem fanką kanapek na śniadanie. Dajcie znać, co wy najbardziej lubicie jeść na śniadanie. A jeszcze jedno powiem wam i też zadam wam kolejne pytanie. Czy macie coś takiego, że w jajku na twardo wolicie bardziej żółtko albo białko? Bo ja na przykład tak mam i jak możecie zobaczyć na moich kanapkach, że ja o wiele bardziej wolę białko niż żółtko. Tego żółtka mam naprawdę malutko. Od zawsze tak mam od dziecka. W ogóle jak byłam dzieckiem, to żółtko oddawałam. Już teraz to żółtko jem, ale jak byłam dzieckiem, to jadłam tylko białko. I nadal lubię tylko białko z jabłka, chciałam powiedzieć, z jajka. To choroba psychiczna. No, Piotrek woli żółtko. No nie wiem, dajcie znać, jak wy macie. Hejka! Słuchajcie, plany jednak są takie, że nie idę na rolki. Byliśmy na zakupach szybkich w Biedrze i ogarnęłam się co nieco i będę jechała z moją kuzynką i jej chłopakiem na jakąś wycieczkę. Pojedziemy sobie gdzieś dalej nad morze. Myślimy, że może do Władysławowa albo do Jastrzębiej Góry. Zobaczymy. Także czekam teraz na nich. Myślałam, że jadą, ale nie jadą. Aż przyjadą i po prostu sobie pojedziemy dzisiaj na wycieczkę. No teraz to cię widać.
Nie widać. I dotarliśmy na koniec Polski. Gdzie jesteśmy? Co chcę powiedzieć? Na Helu? Tak. Helu. W Helu? Na Helu? Nie wiem, jak się mówi. Ale cudownie, co? Nie. Ale się jaram. Zero wiatru. Naprawdę, no aż dziwne, nie? W ogóle wiatru nie ma. Ale porównując pogodę z rana, a teraz baja. No. About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be. Life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Wiecie co? Mam taką bekę, że aż muszę wam to nagrać. Słabo mnie widać, bo słońce świeci, ale to nic. Ale byliśmy już bardzo, bardzo głodni. Byliśmy już bardzo, bardzo głodni i szukaliśmy czegoś na szybko do zjedzenia. I znaleźliśmy takie miejsce, gdzie były jakieś buły na ciepło. I tam była buła z mięsem, z rybą i była opcja wege. Więc ja sobie wzięłam opcję wege, a oni z rybą, z To był dorsz? Z dorszem, no. Z dorszem. No i ja nie pomyślałam w ogóle, żeby się zapytać, co to jest za bułka wege, bo założyłam, że to będzie jakiś po prostu, nie wiem, kotlet warzywny czy coś takiego. I słuchajcie, wszystkie te bułki kosztowały tyle samo, 20 zł, chyba z mięsem tylko była droższa, tak? 30 zł. No. I słuchajcie, za 20 zł dostałam bułkę taką od burgera z sezamem, z samymi warzywami, z sałatą, ogórkiem, pomidorem i cebulą. I tak, no nie wiem, tak mam taką bekę z tego, że zapłaciłam 20 zł za kanapkę. Że szok. Koniec historii. A wasza była dobra, nie? Dobra była. Z rybą. Głodnego to wszystko dobre. No, także ja mam bekę z tego, ale... Że aż musiałam wam powiedzieć, ale anyway, wycieczka była super i już wracamy do domku, nie? Ekipa? Tak. Tak jest. Cześć Ewelina. Hej. Gdzie jesteśmy? Hejka. Nowy dzień, nowa przygoda, jestem za blisko. Wybraliśmy się dzisiaj na wycieczkę do Rewy. I tutaj jest taki ocyper, który marzył mi się, żeby zobaczyć. I co, zapraszamy was dzisiaj z nami na wycieczkę. Jest to tak zwany cypel rewski. Tak, chyba obiektyw jest brudny, wiesz? Słuchajcie, tak mnie cieszy taka pogoda, jak już wychodzi słońce i czuć tą wiosnę. Dzisiaj w ogóle jest trochę taki klimat. Nocowali u nas moja kuzynka ze swoim chłopakiem i od rana mamy klimat, jakbyśmy byli gdzieś na wakacjach. Zjedliśmy śniadanie, trochę posiedzieliśmy i wybraliśmy się właśnie tutaj i jaram się, jak jest pięknie. Cudownie. Dajcie znać, czy też jesteście fanami nadmorskich i nadjeziornych klimatów, tak jak ja. Ach, i ten zapach. Ale jestem dzisiaj szczęśliwa. Naprawdę, jestem taka szczęśliwa, że tu jesteśmy. For far too long, and now you're gone.
Jesteś na krańcu świata? Tak, na końcu Polski. Tu, w tym miejscu kończy się Polska. Żarcik oczywiście. Hejka, u mnie jest już kolejny dzień i przychodzę, żeby się z Wami pożegnać, ponieważ wczoraj nie nagrałam żadnego zakończenia, a chcę się z Wami kulturalnie pożegnać i podziękować, że byliście ze mną w tym filmie. Jak mogliście zobaczyć, weekend był dosyć spontaniczny, ponieważ cały weekend spędziliśmy z moją kuzynką i jej chłopakiem. I jak mogliście zauważyć, foodbooka w ogóle nie było, z racji tego, że była piękna pogoda, postanowiliśmy z niej skorzystać i wybraliśmy się i w sobotę, i w niedzielę na wycieczkę, dlatego też nie gotowałam zbyt wiele, nie robiłam zbyt wiele do jedzenia, a jakiś materiał dla Was chciałam nagrać. Dlatego też dajcie mi proszę znać, czy tego typu filmy też Wam się podobają. Właśnie takie luźne vlogi z jakichś wycieczek, czy jak gdzieś idę, bez w ogóle gotowania, bo widziałam w komentarzach, że część z Was chciałaby takie filmy. Także będę wdzięczna, jeżeli dacie mi jakiś feedback, czy tego typu filmy też Wam się podobają. I słuchajcie, co prawda za dużo do Was nie gadałam w trakcie tego weekendu, ponieważ byłam z towarzyszami i no wiecie, nie chciałam ich stresować kamerą, ale nagrałam fajne widoczki z nadmorza i może Wam się spodobają, zwłaszcza osobom tym, które nie mieszkają nad morzem i może im tego morza brakuje, nie ile morze. No dobra. Moi mili, nie będę już przedłużać. Ja właśnie montuję ten film, żeby był na czwartek dla Was. I słuchajcie, no dajcie mi znać, czy takie luźne vlogi też Wam się podobają, bo jeżeli tak, to po prostu będę ich nagrywać więcej. No i tyle. A za tydzień już będzie foodbook na pewno, bo już sobie postanowiłam, że będę foodbooka nagrywać w weekend, więc za tydzień w czwartek możecie czekać na jakieś fajne przepisy. Dobra, już naprawdę kończę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie i do zobaczenia za tydzień w czwartek. Bajo!